Moim takim przełomem jest to, że mam kartkę dzisiaj. Przemyślenia nie są długie, nie martwcie się. A moje są długie, nie wiem. Także uzupełnimy to. Wczoraj w końcu zainstalowałem sobie Instagrama. No i razem z tym przyszło mi takie jedno przemyślenie, bo od razu tam jest mnóstwo propozycji śledzenia różnych ludzi, czy tam jakieś filmiki i tak dalej. No i to, co zauważyłem, że wiele ludzi ma dobre serce, pomaga, nagrywa to, ale przez dobre serce stali się jednoręczni. Nie wiem, jak to inaczej określić. Jednoręczni, tak? Bo w momencie, kiedy komuś trzeba pomóc, no to coś robimy, tak? Ale w dzisiejszych czasach przeszło to troszeczkę w inny stopień. Robimy to. Rozumiecie? Jedną ręką. Wszystko się wykonuje jedną ręką. I widziałem tam, jak ktoś kota wyciągał, kot wszedł jakieś coś tam, jakiś kawałek rury czy coś takiego i próbował tego kota wyciągnąć i się zastanawiałem, w którym miejscu ta osoba będzie sobie nogą pomagać, no bo przecież nie odłoży telefonu, bo musi to nagrać, nie? Autentycznie, ten kot tam się zakliszczył w tym, w tej rurce i on tam próbuje tą jedną ręką wyciągnąć, no ale ten kot razem się z tą rurką mu przesuwa. No i tak właśnie to dobre serce, czy takie jest do końca, bo jeżeli jest serce dobre, to czy chcemy być za to nagradzani, nie? Jeżeli chcemy komuś pomagać, to czy musimy się tym chwalić? I to jest właśnie takie, jak było w Piśmie Świętym, że niech nie wie prawica, co czyni lewica. I patrząc nawet po tym obrazie, jak w lewej ręce trzyma ten telefon, no to totalnie to pasuje powiedzenie, tak? Że niech nie wie prawica, co czyni lewica. Niech lewica nie nagrywa tej prawicy w tym momencie, kiedy takie rzeczy robimy. I też widziałem obraz, gdzie płonął samochód, mnóstwo ludzi dookoła i każdy musi to nagrać, nie? Płonie samochód i paradoks tego był taki, że nie było komu zadzwonić na policję czy na straż pożarną, no bo on nagrywa, on nie. I każdy patrzy, kto zrezygnuje z tego nagrania. Tak samo widać, jak się jedzie samochodem i był jakiś wypadek, tak? Wszyscy zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało. Nie czy pomóc, bo to już tam jest wszystko ogarnięte, tak? Ale każdy ten i telefon wtedy i jedzie, nie? I nagrywa, był wypadek. Czy to jest ważne, żeby pokazywać? Czy ważniejsze jest to, żeby być, nie? I to właśnie takie jedno małe przemyślenie odnośnie Instagrama, zrobienia aplikacji, tak? Druga rzecz, która chodzi za mną od kilku dni, to jest, ostatnio opowiadałem o tym, że żyjemy kiedyś, tym przeszłością tam, która nas ciągnie, i stoimy w miejscu, bo chcielibyśmy ją zmienić. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o podobnym zjawisku, o przyszłości, ale takiej wybujałej, nie? Że no, jakbym miał, no to co ja bym nie zrobił? Jakbym zarabiał więcej, no to bym oczywiście zmienił to, zmienił tamto, to bym wtedy mógł. I ludzie często, znaczy mówię po sobie, ja tak miałem właśnie, że jak żyłem w swoich problemach, otoczony tym wszystkim, to zaczynałem sobie marzyć o tym, że no jak będę miał, jak już z tego wyjdę, to już wtedy, ale nie myślałem o tym, jak wyjść, tylko myślałem, co będę robił w momencie, kiedy już wyjdę z tego wszystkiego. I to jest właśnie takie, sobie to zapisałem, oddzielenie fantazji od marzeń. I zacząłem się zastanawiać, czym jest fantazja, czym są marzenia. I czy marzenia powinny być do spełnienia, czy nie. I moim zdaniem marzenia to są cele, do których się dąży. Ale to są takie fajne rzeczy. Takie,
Nie na zasadzie zmienię pracę na lepszą, bo coś tam, tylko to jest takie coś takie, co daje szczęście. Nie? Takie marzenie, które nas podnosi, tak? A fantazja to jest marzenie, którego nie dogonimy. I takie powiedzenie wczoraj słyszałem, że często się mówi, o, pewnego pięknego dnia. Czyli nigdy. Nie? Można równie dobrze powiedzieć, że nigdy, ale ludzie nie chcą tego dopuścić do siebie, więc chcą żyć tym marzeniem, tą tak naprawdę fantazją, więc mówią, o, pewnego pięknego dnia, jak już coś się zmieni, no to wtedy może coś tam zrobię, tak? I czy w tym momencie realnie patrzymy na siebie? Moim zdaniem, patrząc przez pryzmat swoich doświadczeń, nie. Nie patrzymy realnie na siebie, ponieważ chcemy siebie zamknąć gdzieś w czymś takim, co najlepiej byśmy chcieli zniszczyć, żeby tego nie było i magicznie, żeby się zmieniło wszystko dookoła, żebyśmy byli już w tej przyszłości. I ja zacząłem wychodzić ze swoich różnych rzeczy tylko przez to, że stanąłem w miejscu, spojrzałem na siebie dzisiaj i zobaczyłem, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby osiągnąć to marzenie. W tym momencie, kiedy stanąłem dzisiaj, przestałem myśleć, przestałem marzyć o tym, że no, jak będę miał milion, tak, jak wygram w totolotka, dużo osób właśnie w ten sposób, osób, które znałem w tamtym czasie, w ten sposób próbowało zmienić, ja też, swoje życie, grając na przykład na loterii. Nie? Szukając rzeczy wartościowych, które można gdzieś tam na przykład kupić taniej, bo ktoś się na tym nie zna, a sprzedam drożej i ja teraz, o, więc muszę się znać na przykład na numizmatyce, tak? Czyli na monetach albo na znaczkach i szukać tego jednego, który da mi szczęście. I to jest właśnie taki wybujała fantazja przyszłości, tak sobie to opisałem, gdzie niby próbujemy coś zmienić, ale to wszystko jest takie ulotne. To nie jest prawdziwe. To jest szukanie tego takiego zastępczego jakiegoś złotego grala, tak? Który da nam szczęście. I zamiast wziąć się w dniu dzisiejszym, usiąść, czy nawet zrobić tak, jak Tomek dzisiaj mówił, odpuścić wszystko na 2 dni. Nie żyć tym, że no nie mam, czy że jakieś są problemy, czy nawet 1 dzień sobie taki zrobić totalnego luzu. W tym momencie możemy iść w tą przyszłość zupełnie inaczej. W tym momencie ja zacząłem spostrzegać rzeczy zupełnie inaczej. Czyli nie marząc, czyli mając fantazję, ale dążąc do realnych rzeczy, które chciałbym osiągnąć. No ale to wszystko musiało się stać bardzo drastycznie, ponieważ w momencie, jak parę miesięcy temu miałem depresję, to fantazje, czyli te marzenia nie do osiągnięcia, podnosiły mnie na chwilę. Podnosiły mnie na chwilę, żeby uciec z moich problemów. Aczkolwiek to było tylko na chwilę. A później, jak przychodziła świadomość tego, że to wszystko jest takie, tak naprawdę nie do osiągnięcia, tak, to przychodziła jeszcze większa depresja. W momencie, kiedy zrobiłem najtrudniejszą rzecz, przeanalizowałem sobie w swoim życiu, kto mnie w to wszystko wpędził. I znalazłem jedną osobę, która wpędziła mnie w te wszystkie problemy. To jestem ja sam. Stanąłem przed lustrem i powiedziałem, to ty, nie ktoś, że ci coś dał i to spowodowało, że jesteś w jeszcze większym bagnie, bo się na to zgodziłem, przyjąłem to. I to wszystko burzyło obraz tej mojej przyszłości w momencie, kiedy stanąłem przed sobą samym, przyznałem się, że to nie jest ktoś winien. Wszystko jest kwestią moich wyborów. To było najtrudniejsze.
to było najtrudniejsze, ponieważ będąc jeszcze dodatkowo w depresji, ciężko było przyjąć to, że tak naprawdę nie mogę oskarżać kogoś. Dużo osób w moim gronie w tym momencie na przykład no, oskarżało Boga, tak? Tak jak teraz, czemu jest wojna, no to bo Bóg nie działa, nie? No to nie jest żarówka, która się przypaliła, trzeba ją wymienić i zacznie działać. Także, że w modlitwie teraz wymienimy, zrobimy coś, napełnimy poziom Boga i on zacznie działać. Tylko to jest właśnie to, że tak jak ja stanąłem przed samym sobą i w tym momencie dzisiaj pomyślałem, co mogę zmienić. Co mogę zmienić dzisiaj, w dniu dzisiejszym realnie i co mogę zmienić w jakimś odcinku czasu. Wyznaczyłem sobie ten odcinek czasu, nie na zasadzie, jak się robi, zacznę ćwiczyć od jutra, nie, ale lodówka cała pełna i szafka słodyczy i tam jakieś fast foody i tak dalej, ale wtedy jutro się staje przed tym i mówi, o, przecież nie wyrzucę, nie, no to od jutra. I to od jutra trwa na przykład przez parę lat, nie? No. I to mi właśnie pomogło, żeby w dniu dzisiejszym stanąć, zobaczyć, co mogę zrobić, realne zmiany. Jeżeli nie jestem w stanie na przykład zacząć biegać, to jestem w stanie zacząć zmieniać swoje myślenie. Nie jestem w stanie pójść gdzieś, to jest YouTube. Jestem w stanie sobie to włączyć. Jeżeli nie jestem w stanie dzisiaj, to muszę podjąć decyzję, że dzisiaj robię sobie czystkę. Idę sobie na spacer, tak? Bo to na przykład nie mam finansów, to mi nic nie kosztuje, przejdę się. Jest ładna pogoda, coraz ładniej się teraz robi. To zacząć spostrzegać rzeczy, które są dookoła fajne. Także nie od jutra. Dziękuję.